Podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w Rudzkim Magistracie, podsumowano dotychczasowe efekty realizacji budżetu obywatelskiego. W spotkaniu udział wzięli pomysłodawcy inwestycji, które są już realizowane, bądź też ich realizacja wkrótce się rozpocznie. Opowiadali oni o tym, jak zrodziły się pomysły na poszczególne inwestycje oraz w jaki sposób udało im się przekonać mieszkańców do poparcia konkretnych inicjatyw. W ramach tegorocznej odsłony budżetu obywatelskiego powstanie m.in. Park Aktywności na Goduli, a kaplica świętego Józefa już nabiera nowego blasku. Póki jeszcze oczywiście mój pomysł się nie zrealizował i jak niewierny Tomasz, tak powiem, nie włożę ręki i faktycznie to się nie stanie realną inwestycją, no to powiem szczerze, że to jest chyba strzał w dziesiątkę. No ja jestem, powiedzmy sobie, tą szczęśliwą osobą, w której gdzieś tam zrodził się ten pomysł, no i mam nadzieję, że on będzie zrealizowany, bo projekt został przyjęty, zaakceptowany przez Urząd Miasta, no i o dziwo dostałam całą pulę pieniędzy na to przeznaczoną, więc na razie moja radość jest wielka, optymizm jeszcze większy i myślę, że to jest dobry sposób na to, żeby każdy z nas jednak, kto ma jakieś przekonanie o swoim pomyśle, żeby po prostu próbował to zrealizować. Wystarczyło na początek tylko te przysłowiowe 15 osób, które musiały się wpisać z PESEL-ami, oczywiście ze wszystkimi danymi. I przyznam się szczerze, że zrobiłam to w ogóle nie wychodząc z domu, bo opieka nad małym dzieckiem i tak dalej. Ale później no to trzeba było mieć faktycznie jakiś pomysł. Siedzę dosyć dużo przy komputerze, więc oczywiście wszystkich okolicznych mieszkańców w postaci przede wszystkim przedsiębiorstw zaangażowałam w to kosmetyczki, fryzjerki, taksówkarzy, no kogoś, kto po prostu wie, gdzie to miejsce jest, po co to może być i dla kogo może służyć przede wszystkim. No ale taka też żywa reklama w postaci ulotek przywieszonych w miejscach, oczywiście gdzieś tam dozwolonych. Przeze mnie również wykonane wraz z dzieciakami wiatraki, które były takim symbolem tego właśnie, co chcemy zrobić, ponieważ jest to nazwane Parkiem Aktywności, czyli to miało być początkowo najpierw zwykła piaskownica, jak ja to mówiłam, na Goduli, a z tego się zrodził cały pomysł Parku Aktywności, czyli strefy aktywności dla rodzin, dla starszych, dla seniorów, no i dla tych mam z dziećmi. Na początku roku zawsze gromadzimy się z KSM-em i tak myślimy, co w tym roku będziemy robić. Są pewne punkty stałe, które mają miejsce, na przykład parafialny festyn jest też na ich barkach. Oni wszystko przygotowują, organizują dla całej społeczności parafialnej. Między innymi się pytając, co będzie ten robiony, mówię o kapliczce, że dobrze by ten było przynajmniej dach na ten rok zatroszczyć się, bo tam już było sporo zniszczeń. I wtedy ktoś sobie powie, a może byśmy spróbowali z budżetem obywatelskim? No, nie zaszkodzi, a pomóc może. Więc znaleźli kogoś, kto pomógł im sformułować ten projekt, go złożyli. Potem się okazało, że przeszedł tą pierwszą kwalifikację, więc zależało od tego, od zaangażowania już później całej społeczności. Z tego, co słyszeliśmy, ten projekt przejdzie, kto zyska większą jakąś tam aprobatę, poparcie mieszkańców. No więc to już było, to może być na mojej głowie, żeby ludziom przypominać. Jest praktycznie to od nich samych zależy, czy ten obiekt zostanie wyremontowany i przywrócony do świetności, używalności, czy po prostu będziemy powolutku tak własnym sumptem go próbować remontować. To się okazało, że odzew był dosyć duży. Sporo osób przyszło do biblioteki, złożyło swoje poparcie dla tego projektu. No i potem po naszej wielkiej radości okazało się, że ten projekt przeszedł i został zakwalifikowany do realizacji. Ideą budżetu obywatelskiego jest zachęcenie mieszkańców do partycypowania w zarządzaniu miastem poprzez decydowanie o tym, na jakie zadania i cele wydać część pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. Jak widać na przykładzie Rudy Śląskiej, pomysł ten świetnie się sprawdza, dlatego też jest on kontynuowany. Ja zawsze mówiłam, że trzeba być blisko mieszkańców, że trzeba z mieszkańcami wspólnie zarządzać miastem, a budżet obywatelski to jest właśnie wspólne zarządzanie miastem z mieszkańcami. Już rozpoczął się nabór wniosków z propozycjami inwestycji na 2015 rok. Zasady funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Rudzie Śląskiej uległy zmianom, co jednak powinno wpłynąć na większą mobilizację mieszkańców i ich zainteresowanie tą inicjatywą. W roku 2014 mieliśmy budżet obywatelski podzielony na 4 okręgi wyborcze. Kwota najwyższa wynosiła 600 tysięcy złotych. W tym roku na wniosek mieszkańców wyodrębniliśmy zadania o charakterze ogólnomiejskim, bo okazało się, że są ciekawe
ciekawe pomysły, są fajne propozycje realizacji zadań, ale wynoszą więcej niż 600 tysięcy złotych. Postanowiliśmy więc przeznaczyć na ten cel 1 milion złotych. Dodatkowo na wniosek radnych Rady Miasta dokonaliśmy podziału miasta nie na 4 okręgi wyborcze, a na 11 okręgów, którymi są po prostu dzielnice miasta. Szczegółowe informacje dotyczące zasad funkcjonowania budżetu obywatelskiego znaleźć można na stronie www.rudaslaska.pl w zakładce Budżet Obywatelski.